Dzień dobry Państwu, Konrad Chmioła. Zapraszam na serwis informacyjny. W Sztokholmie doszło do zabójstwa Polaka. Mężczyzna został zastrzelony przez członków gangu młodych migrantów. Polak trafił na wspomnianą grupę podczas drogi na basen, na który jechał wraz z synem. Jego uwagę zwrócił fakt, że mieli przy sobie narkotyki. Chwilę później zginął na oczach swojego 12-letniego syna. Mimo że minęły 3 dni od tragedii, na razie nikt nie został zatrzymany. Na rozmowę z nami zgodziła się matka zamordowanego Polaka. Sprawa szokuje tym bardziej, kiedy posłucha się o sposobie działania szwedzkiej policji. Wziąłam taksówkę, podjechałam, to już wszystko było zasperowane. Masa policji. I wchodzę pod TTT i mówię, puśćcie mnie, tam jest mój syn. Ale skąd? Nie wpuścili mnie, tylko zaświecili tymi światłami, tam jeden policyjny samochód, gdzie siedziało Neo. I tam mnie wpuścili, on siedział cały, tak się trząsł. A, pomoc psychologiczna. Tak, pierwsze co to już... Z tego samochodu, jak weszłam, tak już wyjść nie mogłam, bo przecież drzwi się nie otwierają. Nie chcieli mnie wypuścić. Prosto na policję do Flemingsbury i tam spędziliśmy parę godzin. Jak przestępcy, tak nas przesłuchiwali. Ja mówię, przestańcie mnie pytać, powiedzcie mi, co z moim synem. Nie, jeszcze nic nie wiemy. W jakim jest szpitalu, jak się czuje, ja chcę go zobaczyć najpierw. W międzyczasie oczywiście cały dom mi przewrócili do góry nogami, jak my byliśmy na policji. Te 12-letnie dziecko, które się działo. Przyszli do pani policjanci szukać czegoś? Tak. Wszystkie szuflady miałam pootwierane, porozgrzebywane, wszystko. Nawet, bo miałam taką nadtułę, wie pan co to jest, bo nie miałam wody ani toalety przez 3 miesiące. Ale już teraz mam, to wystawiłam na balkon te wiadra. To nawet tam grzebali. A oni wytłumaczyli, dlaczego te czynności następują? Nie. A skąd? Takie mają prawo. Koniec. Punkt, ślut. Nie ma pytań. I nie ma odpowiedzi. Takie mają prawa. Mają prawo. Dobrze. Ja chciałem pani bardzo zapytać. 5 czy 6 godzin nas trzymali na policji. To mało dziecko już... widziałam, w jakim jest stanie. No ja też nie byłam w najlepszym, ale zaczął spadać z krzesła. Przynieśli mu Coca-Colę i powiedzieli, jak chcesz, możesz się położyć na podłodze. W takim małym, wie pan, pokoiku. Możesz się położyć na podłodze, możesz robić, co chcesz. Nie ma wyjścia. Policyjny kraj. Ja mówię, puśćcie mnie do domu, puśćcie to dziecko. Mnie później zamknęli w jednym pokoju, jego w drugim pokoju, jak jakiś przestępców. Po 8 latach impasu i na 2 miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w Brukseli przyjęto pakt migracyjny. Zawarta w nim obowiązkowa solidarność oznacza, że albo Polska przyjmie tysiące imigrantów, albo zapłaci gigantyczne kary. Polacy sprzeciwili się przymusowej relokacji w ubiegłorocznym referendum. Nie jest ono jednak wiążące za sprawą kampanii antyreferendalnej polityków koalicji 13 grudnia. 8 lat debaty o pakcie migracyjnym i 2 różne stanowiska. Przeciwko jego przyjęciu był rząd Zjednoczonej Prawicy. Za przyjęciem nielegalnych imigrantów był Donald Tusk i jego środowisko polityczne. W 2017 roku jako przewodniczący Rady Europejskiej nawet groził Polsce za ochronę granic. Jeśli rząd polski będzie właściwie jako jeden z 2, 3 w Europie, zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie. Teraz Donald Tusk zmienił zdanie o 180 stopni, ale wejście w życie od 2026 roku paktu migracyjnego w Parlamencie Europejskim przegłosowano właśnie głosami posłów wybranych z listy Koalicji Europejskiej. Jestem po wielu rozmowach, w których tłumaczę naszym partnerom w Europie i w instytucjach europejskich, dlaczego pakt migracyjny w tym kształcie jest nie do przyjęcia dla Polski. Z relokacji migrantów do innych krajów cieszą się Niemcy. Tam odsetek obcokrajowców odpowiadających za przestępstwa w ubiegłym roku wzrósł o 18%. Należy skorygować naszą politykę migracyjną. To ogromne koszty dla Niemiec. Osoby, które nie przestrzegają zasad, muszą nasz kraj opuścić. Teraz Donald Tusk odcina się od swoich politycznych wzorców. Ja wbrew temu, co tutaj mówią moi oponenci, od 2014 roku... Od 2015, no bo ten kryzys zaczął się
w taki spektakularny sposób tą tragedią niedaleko wyspy Lampedusa. 800 ofiar, tyle ludzi utonęło. Cały czas stałem na stanowisku, że głównym zadaniem instytucji europejskich i państw narodowych jest ochrona terytorium i kontrola granicy. Czy to prawda? Przecież to ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel w 2015 roku zachęcała migrantów do przybycia do Europy. Damy radę, poradzimy sobie z tym. Sprawdziliśmy, co o tym sądzą Polacy. W znanym na całą Polskę wrocławskim Jagodnie zapytaliśmy o propozycję miejsca rozlokowania przybyszów. Gdyby pan miał wymyśleć miejsce tutaj na Jagodnie, to gdzie jest dobrze? Nigdzie. Tutaj łąki takie żółte, przed chwilą przejeżdżałam, więc może na tych żółtych łąkach jest miejsce. W Niemczech miejsc tych szukano m.in. w prywatnych mieszkaniach. Unijny pakt migracyjny to zagrożenie bezpieczeństwa Polaków, a działania Donalda Tuska wskazują na to, że poza kampanijną grą przed eurowyborami nic w tej sprawie nie zrobi. Mówiła na antenie telewizji Republika Anna Zalewska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Tak naprawdę ta Europa, którą znamy, ta Polska, do której jesteśmy przyzwyczajeni, w której czujemy się bezpiecznie, systematycznie będzie znikała. Dlatego, że tak brzmią zapisy 10 dokumentów i to są rozporządzenia, proszę Państwa, nie dyrektywy. Bo dyrektywa jest takim dokumentem, który jednak w jakiś sposób się wdraża, jest w miarę elastycznym. Coś można z tym zrobić. Rozporządzenie stosuje się wprost. Wprawdzie oczywiście tutaj data jest 2026, wydaje nam się bardzo odległa, ale od za tydzień, za dwa rozpoczną się prace, bo pod koniec kwietnia już głosowanie w Radzie Unii Europejskiej. Z tego co wiem, Polska nie ma zbudowanej żadnej większości. Siła Tuska jest tylko siłą wypowiadaną w Polsce i wszystko na to wskazuje, że w takim kształcie te dokumenty już będą działać. Będziecie Państwo do 9 czerwca okłamywani, dlatego że dlaczego przyjmowane są te dokumenty w takim tempie, choć kompletnie nie są żadnym rozwiązaniem. One po prostu zachęcą kolejnych nielegalnych migrantów. Pani komisarz Johansson powiedziała po pierwsze, że potrzebujemy rocznie 4,5 miliona migrantów, wyobraźcie sobie Państwo, a nie ma miejsca już nigdzie, w sensie we Włoszech, w Niemczech, we Francji, tam mówi się o tym, że nie ma mieszkań, nie ma obozów, nie ma w ogóle pomysłu, w jaki sposób sobie poradzić z nielegalną migracją. I pani Johansson też twierdzi, wbrew temu, co mówią politycy Platformy przede wszystkim w Polsce, że relokacja będzie obowiązkowa. Nożownika w centrum Sydney zmroził dziś Australię. Nie żyje 6 osób, a wiele zostało rannych. Policjanci zastrzelili sprawcę, a służby wszczęły śledztwo. Około godziny 16 czasu lokalnego napastnik uzbrojony w nóż zaczął atakować ludzi w centrum handlowym w Sydney. Świadkowie opisują, że agresywny mężczyzna ranił nożem m.in. kobietę i dziecko, a na korytarzach widoczne były ślady krwi. Wielu klientów wraz z obsługą zabarykadowało się w sklepach. Setki ludzi zostało ewakuowanych z centrum handlowego po incydencie. Policja ostrzega, by nie zbliżać się w okolice centrum handlowego. Śledczy próbują ustalić motyw sprawcy. Atak mógł mieć podłoże religijne. Doszło do niego przed izraelską restauracją, a centrum handlowe mieści się w żydowskiej dzielnicy. Wracamy do kraju. W niedzielę o 20:00 wyemitujemy film Wyrok na niewinnych. Opowiada o tym, jak zakulisowe działania doprowadziły do legalizacji aborcji w Stanach Zjednoczonych. W tym tygodniu temat życia nienarodzonych został poddany pod obrady w parlamencie. Sejm w pierwszym czytaniu nie odrzucił żadnego z 4 projektów ustaw dotyczących aborcji. Wszystkie zostaną skierowane do dalszych prac w komisji. Wnioski o odrzucenie składała Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Co dalej z aborcyjnymi projektami? Zgłoszono wnioski o odrzucenie projektów ustaw w pierwszym czytaniu, które teraz poddam pod głosowanie. 2 projekty zgłosiła Lewica, po jednym wniosły Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga. Zechcę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Do dalszych prac przeszły wszystkie z 4 zgłoszonych projektów. Wróciliśmy do tematu aborcji. Aborcji, którą obecnie rządząca koalicja przedstawia w 4 projektach. Jest to tylko dowód na to, że obecnie rządząca koalicja nie ma spójności i jednomyślności właśnie w tej sprawie. Wszystkimi
czterema projektami ustaw zajmie się teraz Komisja Nadzwyczajna. Będzie składać się z 27 członków, samych kobiet. W koalicji 13 grudnia nie ma stanowiska zbieżnego, uzgodnionego, który miałby sprawić, że któryś z tych projektów miały być przegłosowany w Sejmie. To jest takie trochę mydlenie oczu. Jeden z projektów depenalizuje aborcję. Dwa kolejne wprowadzają legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży, a ostatni z projektów zakłada przywrócenie kompromisu aborcyjnego. Będziemy wszystkie procedować i będziemy się starać wypracować jakiś tutaj konsensus tak, żeby każda ze stron była w stanie później zagłosować za. W trakcie sejmowej dyskusji szokował poseł Gomoła, bohater niedawnej afery z kupowaniem miejsc na listach wyborczych, który zaatakował prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Pan, panie pośle, zamiast zamawiać obiadu magister Przyłębskiej, zamówił sobie wyrok skazujący kobiety na zmuszanie do heroizmu. Na to wystąpienie zdecydowanie zareagował Jarosław Kaczyński. To, że pan jest młody, to jednak nie usprawiedliwia tego, żeby pan opowiadał tego rodzaju bzdury, jak zamawiane wyroki, tym podobne bajki takiej bardzo podłej, obrzydliwej, goebbelsowskiej propagandy. A już w niedzielę o 12.30 z Placu Zamkowego w Warszawie wyruszy Narodowy Marsz Życia pod hasłem Niech żyje Polska. 13 kwietnia, jak co roku, obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym dniu w 1940 roku funkcjonariusze NKWD dokonali ludobójstwa 22 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej. Wśród nich byli jeńcy wojenni, oficerowie i policjanci z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz więźniowie aresztowani na terenach okupowanych przez ZSRS. Hołd ofiarom zbrodni oddał prezydent Andrzej Duda. Nie ma żadnych wątpliwości, że Stalin, że przywódcy państwa sowieckiego chcieli wyeliminować polską elitę. Chcieli w ten sposób rozpocząć de facto zagładę polskiego narodu. Od wymordowania elit z reguły zaczyna się zagłada narodu. Taki był cel. Zamordowano przede wszystkim polskich oficerów w Katyniu, w Miednoje, w Charkowie, w Twerze i w innych miejscach. Mówimy symbolicznie o zbrodni katyńskiej, choć przecież wiemy znakomicie, że tych miejsc było bardzo wiele. W sumie ponad 22 tysiące ludzi, polskich inteligentów, nie tylko oficerów, ale także społeczników, działaczy różnych organizacji, nie tylko żołnierzy, ale także i policjantów, funkcjonariuszy polskiego państwa. Zostali brutalnie zamordowani, w większości strzałem w tył głowy, ale znakomicie wiemy, że liczba polskich ofiar na wschodzie wtedy i potem była przeogromna i że była to hekatomba naszego narodu. Warszawiacy jak co roku przed Pałacem Prezydenckim złożyli żółte tulipany, ulubione kwiaty Marii Kaczyńskiej, by uczcić jej pamięć. Tulipany złożyła m.in. Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta. To jest taki nasz spontaniczny obyczaj. My tutaj przychodzimy każdego 13 kwietnia w południe. To jest ślad pewnego ważnego wydarzenia, z jednej strony tragicznego, z drugiej mającego też swoje piękno. 13 kwietnia ciało z trumną świętej pamięci prezydentowej Marii Kaczyńskiej zostało przewiezione i wtedy cała Warszawa była pokryta jej ukochanymi tulipanami. To były takie tulipany, które były nazwane od Marii Kaczyńskiej. Trudno kupić oczywiście taką ilość tych tulipanów, no ale one były takie żółto-kremowe, więc na pamiątkę tego typu tulipany kupujemy. Na początku chcieliśmy zrobić to tylko w rocznicę, ten jeden raz w rocznicę przyjść i przypomnieć to wydarzenie, kiedy rzeczywiście cała Warszawa od Okęcia aż do tego miejsca była pokryta tulipanami, ale okazało się, że ówczesne władze Warszawy związane z Platformą Obywatelską kazały aresztować tulipany. Jest nagrany film z tego aresztowania i no, ludzie przerażeni tym, co się dzieje, no bo zamykano w Polsce ludzi, więźniów politycznych, ale od czasów komuny, stanu wojennego, nie zdarzyło się aresztowanie tulipanów. Powiedzieli, że będą przychodzić tutaj co roku.
No i ten upór Polaków już 14 raz powoduje, że z tego się zrobiła piękna różnica. Zatrzymują się tutaj zagraniczni turyści i tłumaczymy im, że to była piękna kobieta, piękna duchowo, piękna pod względem siły charakteru i kochała te tulipany. I to jest taki ślad tych wydarzeń, ale też ślad dobra i piękna, który niosła i który my chcemy przekazać. Kwiaty nikomu krzywdy nie robią. Kwiaty łączą, kwiaty wzbudzają uśmiech. Kwiaty czynią człowieka szlachetniejszym. Jeśli ktoś się boi kwiatów, to znaczy, że ma w sobie jakiś wielki potencjał zła. Za chwilę Michał Jelonek i program Republika Dzień, a następnie wyczekiwany Ekspres Republiki. Zgodnie z rozkładem o 16.55 poprowadzi Emilia Wierzbicki. Dziękuję za uwagę, miłego dnia i do zobaczenia.